W 1962 roku ja zachorowała, a Ojciec Święty, wówczas biskup, pojechał na Sobór. I tam za radą swojego przyjaciela, obecnego kardynała de Scoura, napisał do ojca Pio list po łacinie z prośbą o wstawiennictwo w sprawie osoby chorej, gdzie nie było tam mojego nazwiska. Najpierw napisał jeden list, potem drugi z podziękowaniem za interwencję, a ja nie wiedziałam w ogóle ani o tym, że istnieje ojciec Pio, ani że takie listy zostały napisane. Ksiądz kardynał wrócił. To może byś się zobaczyła tego ojca Pio, ja mówię, bo masz mu co powiedzieć. No to ja mówię sobie, rzeczywiście, może ja pojadę do tego ojca Pio. To był rok 67, czyli to rok przed śmiercią ojca Pio. Odprawiał mszę świętą. Mszę świętą jak nikt, jak żaden kapłan na świecie. Ja byłam na tyle blisko ołtarza, że mogłam zobaczyć, że podczas podniesienia to on zakrywał, miał bandaże, ale tak zakrywał rękawem. Ale w pewnym momencie ten rękaw jednak spadł i było widać krwawe plamy na tych białych bandażach. A potem zasunął plamę. Potem msza święta się skończyła i ojciec Pio od ołtarza wraca do zakrystii koło nas. Tu jest pełno ludzi. Pełno ludzi, mnóstwo kobiet przede wszystkim. Idzie, rozgląda się, przychodzi prosto do mnie, patrzy się na mnie, głaszcze mnie i mówi: va bene, adesso. Czyli teraz już dobrze. I ja sobie uświadomiłem, że on mnie rozpoznał, nie ja jego, on mnie rozpoznał i wtedy przyszedłem, no rzeczywiście, no to nie te 5%, tylko to rzeczywiście ojciec Pio.